Witam w kolejnym podcaście. Dzisiaj rozmawiamy o bardzo słynnej miejscowości Sokołowsko. Jeśli nie słyszeliście, to za chwilę usłyszycie, czym jest Sokołowsko i czym było. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj w Polska Fika szczególny gość, profesor Ewa Kraskowska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, polska literaturoznawczyni, badaczka wielojęzyczności, ale także zainteresowana Sokołowskiem, a dzisiaj Sokołowsko jest na topie. Dlaczego jest na topie? Bo napisała noblistka Olga Tokarczuk, ale wcześniej pisała również inna nasza pisarka, Joanna Bator. Dowiedziałem się skądinąd, że pani profesor Ewa Kraskowska, którą witam teraz właśnie, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie jest tak, że jakoś życiowo zainteresowana Sokołowskiem, czy też wiąże się z tym miejscem wiele wspomnień. Co takiego jest szczególnego w tym miejscu, które teraz jest właściwie wsią? Oprócz tego, że Sokołowsko jest piękne, to w moim przypadku nie ono samo stało się w pewnym momencie centrum mojego życia. Musiałabym zacząć od tego, że jestem Wałbrzyszanką. Wprawdzie urodziłam się w Poznaniu, ale miałam jakieś, nie wiem, 4 miesiące, kiedy moi rodzice przenieśli się do Wałbrzycha, jak wielu ludzi, bo wiadomo, Wałbrzych to jest zbieranina różnych osób napływowych, które potem jakoś w to miejsce wrosły, albo i nie wrosły. Ja w Wałbrzychu spędziłam pierwsze 18 lat mojego życia, i do dzisiaj uważam to za miejsce, moje miejsce na ziemi po prostu, moje ukochane miejsce. Tę miłość do Wałbrzycha nie wszystkie moje przyjaciółki, przyjaciele ze szkoły podzielali, bo w czasach, kiedy ja mieszkałam w Wałbrzychu, a były to lata 1954-1972, no Wałbrzych nie olśniewał urodą i naprawdę trzeba było dużo dobrej woli, żeby tę urodę w nim dostrzec. Miał nawet przed wiele lat opinię najbrzydszego miasta w Wałbrzychu, dzieląc tę opinię na przykład z Rybnikiem. Na Dolnym Śląsku najbrzydszego miasta. Nie, w Polsce. W Polsce. Tak, wręcz w Polsce. Tak pisywano o nim w latach 70., a to z tej przyczyny, że działał przemysł wydobywczy, węglowy, tak. No i szkody górnicze robiły swoje, oczywiście nieustanny smog i tak dalej, nie chcę się w to wdawać. Ale mamy mówić o Sokołowsku, no więc Sokołowsko było jednym z bardzo ważnych wątków mojego wałbrzyskiego życia, bo Wałbrzych ma to do siebie, to zauważyli różni twórcy i różne twórczynie, nie tylko Joanna Bator, z którą, nawiasem mówiąc, kończyłyśmy tę samą szkołę, tylko ona dużo później ode mnie. Więc nie tylko Joanna Bator i Olga Tokarczuk, no ale to się zaczęło jeszcze od Tomka Tryzny z Panną Nikt. Jest jeszcze Zeta Oryszyn, wałbrzyszanka. I jej proza też jest taką prozą z kluczem topograficznym. Ona, mimo że nie wymienia nazwy Wałbrzych i okolicznych miejscowości, ani w wersji polskiej, ani w wersji niemieckiej, no to jednak ci, którzy uważnie ją czytają, wiedzą, czym jest na przykład Leśny Brzeg w ocaleniu Atlantydy. Więc jeszcze Oryszyn dodajmy do tej trójki wybitnych nazwisk pisarek polskich współczesnych. No w każdym razie Sokołowsko. Dlaczego Sokołowsko było dla mnie ważne? Ano dlatego, że w Wałbrzychu dzieci, młodzież miała bardzo dużo możliwości uprawiania różnych sportów. Wałbrzych jest tak położony, że można tam jeździć na nartach, można
i to już w czasach PRL-u na dosyć dużą skalę się działo. Można grać w tenisa, można jeździć konno w pobliskim Książu, można oczywiście uprawiać rozliczne wędrówki po górach, co moi rodzice bardzo chętnie robili. No ale w moim przypadku padło na narty, a w Sokołowsku znajdował się pierwszy oświetlony stok narciarski. Sokołowsko w tamtym czasie... No tak, ale musiałbyś zobaczyć ten stok i zobaczyć wyciąg, tak zwaną wyrwirączkę, który wymagał od nas naprawdę dużej sprawności i determinacji. W każdym razie miałam może 7-8 lat, kiedy to intensywne moje życie narciarskie się zaczęło i wtedy na mojej takiej mapie życiowej pojawiły się te dwa miejsca, Sokołowsko i Andrzejówka. Mhm. O Andrzejówce dzisiaj nie mówimy, no ale rodzice w obawie, że wyrosnę na jakąś niezdarną, chudą dzieweczkę, zapisali mnie właśnie do sekcji narciarskiej klubu Górnik. No i w tejże sekcji spędziłam następne 12 lat mojego życia. Co nie zawsze było takie radosne, bo w tamtych czasach jazda na nartach wyglądała trochę inaczej, a poza tym mieliśmy dużo treningów i w tej sekcji byli głównie chłopcy, było tylko kilka dziewczyn. A to były głównie zjazdy, przepraszam, że wejdę w słowo, to były głównie zjazdy czy też tak, ale to jest biegowe też? Nie, wtedy nikt o biegówkach jeszcze nie myślał. Nie. Się zjeżdżało, ale jakbyś zobaczył ten sprzęt, na którym się zjeżdżało i jakbyś zobaczył te ubrania wiecznie przemoczone, buty sznurowane, skórzane, to naprawdę nabrałbyś podziwu do swojej koleżanki akademickiej. No jestem i tak pełen podziwu, także nie muszę sobie wyobrazić. Ale od tej strony mnie nie znasz. Dobrze. No w każdym razie Sokołowsko było wtedy dla nas bardzo ważnym miejscem i na dobrą sprawę od no powiedzmy listopada do kwietnia, bo tak trwały wtedy zimy, tak. Ja w tym Sokołowsku spędzałam kilkanaście godzin dziennie, znaczy tygodniowo, bo oczywiście nie dziennie. Tak. No i tam jeździliśmy na tym stoku. Czyli to jest bardzo blisko Wałbrzycha, jednym słowem, mogłaś dojeżdżać. Wiele pięknych miejsc jest bardzo blisko Wałbrzycha. Byłam w tej szczęśliwej sytuacji, że mogłam w ciągu pół godziny jazdy samochodem znaleźć się właśnie w takim miejscu, gdzie można było jeździć na nartach. No i mieliśmy tam też obozy w szkole podstawowej w Sokołowsku, w takiej wielkiej sali, no ale tym moim Sokołowskiem było przede wszystkim Sokołowsko zimowe, co nie znaczy, że nie widziałam tej miejscowości także w innym kontekście niż tylko na nartach. No właśnie, bo w Gorzko w Gorzko to tam przede wszystkim uroczyska, łąki jakby są przedstawione jako coś charakterystycznego dla Sokołowska, to znaczy... No ja nawet nie wiem, czy uroczyska i łąki. Powiem zresztą może, tutaj taki wtrend zrobię, że grupka moich poznańskich przyjaciół, sporo ode mnie młodszych, w ubiegłym roku poprosiła mnie, żebym z nimi pojechała do Sokołowska, bo się zakochali w Gorzko-Gorzko. Tak. I w zeszłym roku odbyliśmy właśnie nie tylko w Sokołowsku, ale także w Nowym Mieście, bo w Gorzko-Gorzko te późniejsze bohatery, w Sokołowsku mieszka protoplastka tej linii kobiecej, Berta, tak. Właściwie nie w Sokołowsku, tylko w Gerbersdorfie. Tak. No, a potem, czyli niemieckiej nazwie odnoszącej się do Sokołowska. Tak. A potem te panie przenoszą się już do Wałbrzycha, do dzielnicy Nowe Miasto, a ja właśnie na Nowym Mieście przez te całe 18 lat mojego życia wałbrzyskiego mieszkałam. Także te miejsca opisane przez Joannę Bator, łącznie z nazwami ulic, topografią, no to wszystko po prostu, to jest moja przestrzeń. Tak.
I dlatego ci moi przyjaciele poznaniacy mnie poprosili, żebym z nimi tam pojechała i spędziliśmy tam wspaniały weekend. Czyli Sokołowsko zaczęło być już popularne po wydaniu Gorzko Gorzko. To nie jest tak, że to dopiero teraz zrobiło się moda. Tak, tak. Zresztą ono chyba zaczęło być popularne samo z siebie. Mhm. Ja myślę, że popularność Sokołowska jako takiej atrakcji turystycznej, ale też z jakimiś akcentami literackimi zaczęła się w ogóle od kariery miasta Wałbrzych w literaturze. Mhm. Bo Wałbrzych nie miał szczęścia do literatury przez wiele dziesięcioleci. No aż wreszcie właśnie w latach 90. coś się zaczęło dziać. Nie tylko z Wałbrzychem, ale także z okolicami Wałbrzycha. No oczywiście to Karczuk ma tutaj największe zasługi. No ale to także był Tomek Tryzna z Panną Nikt, którą później sfilmował Andrzej Wajda. Film był niedobry, ale Wałbrzych tam był ciekawie pokazany. Były także sztuczki Jakimowicza, Jakimowskiego, zapomniałam. W każdym razie ten Wałbrzych filmowy, on przede wszystkim oddziaływał swoją niesamowitą brzydotą, bo to jest piękne miasto, czy było piękne miasto, no bo takim pięknym pozostawili je nam Niemcy, tak, którzy po prostu w ciągu jednego, dwóch, trzech dni może zniknęli z Wałbrzycha, zostawili ciepłe zupy w garnkach, zostawili niepościelone łóżka i zniknęli, a w to miejsce weszła oczywiście armia sowiecka, ale tam był jakiś zasłużony dowódca, już nie pamiętam w jakiej randze, który jakoś urzeczony został urodą Wałbrzycha, a także książa pobliskiego. O, jeszcze książ jest, prawda? Tak, tak. Ciemno prawie noc, Joanny Bator. Powstrzymał swoich żołnierzy od rabunku, od niszczenia. No oczywiście trochę tam z książa wywieźli, ale generalnie to ten cały Wałbrzych pozostał nietknięty i ludność napływowa, a ona napływała zewsząd, bo i górnicy polscy z Francji, przesiedleńcy ze wschodu, no i różni ludzie, tak jak na przykład mój ojciec, który był lekarzem i został skierowany do Wałbrzycha do pracy, bo tam każdy był potrzebny. Kiedyś były takie właśnie w PRL-u jakby delegacje, czy też prikazy, nakazy pracy. Jedziesz tam i nie ma, przeproś. Tak, nie ma, przeproś. Ojciec miał tam być 3 lata. Był takim lekarzem, no górniczym. Zjeżdżał na dół w kopalni, no leczył na tyle, był jako młody lekarz. Zajmował się właśnie tego typu medycyną, a został na 50 lat, bo się zakochał w Wałbrzychu. I na tym tle powstał pewien konflikt w rodzinie, bo moja mama chciała całe życie do Poznania, a ojciec nic, tylko ten Wałbrzych i Wałbrzych. No ale wracając do przerwanego wątku. Sokołowska. Więc proszę? Do Sokołowska w pewnym sensie, ale niekoniecznie oczywiście. Sensie, tak, tak, tak. No tak nie wprost do tego Sokołowska. Tak, tak. No i więc Sokołowsko to było dla mnie... Aha, mówiłeś o tym, że po lekturze Gorzko, Gorzko tak ci się wydaje, że tam uroczyska i łąki. Otóż nie ma żadnych uroczysk i łąk. Mhm. Są lasy, są góry. Sokołowsko jest położone w takiej kotlinie, zresztą w Empuzjonie są reprodukcje starych widokówek, tak, mapa Sokołowska, tak, tak, to wszystko można zobaczyć. Tak. No i to jest rzeczywiście taka miejscowość. Trudno to nazwać wsią, trudno to nazwać miasteczkiem, chociaż wiem, że ma status wsi. Ale ze względu na to, jak wygląda Sokołowsko, to jakoś ta nazwa wieś do niej nie pasuje. Mhm. Do niego nie pasuje. No w każdym razie, jak się wjeżdżało do Sokołowska w latach 60., w latach 70., potem nawet jeszcze w latach 80. tam jeździłam, chociaż już mieszkałam w Poznaniu,
no to pierwsze, co się rzucało w oczy, to sanatorium. Bo to jest ogromne, sprawiające niesamowite wrażenie gmaszysko w stylu neogotyckim, z czerwonej cegły, z wieżyczkami, z kopułkami. I dla nas to był taki widok normalny, ale jednocześnie w pewien sposób niezwykły. Tym sanatorium, to było oczywiście sanatorium leczące choroby płucne, a tych, a tychże chorób było dużo, no bo górnicy chorowali, prawda? Więc to było sanatorium takie PRL-owskie. Wiem coś o tym, bo zdarzało mi się tam w stołówce jadać obiady czasami po nartach, gdyż zapraszał nas tam ówczesny dyrektor, postać niezwykle zasłużona dla Sokołowska, pan doktor Domin. Ja nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć imienia, ale za to pamiętam dobrze znam imiona jego dzieci, bo one ze mną w tej szkółce narciarskiej jeździły. Czyli żeby sobie to dobrze wyobrazić, tam to sanatorium było cały czas podczas tego okresu, o którym ty mówisz, w PRL-u. Tak. Ono nadal jest, tylko że tam był ogromny pożar w 2005 roku. Tak. Zostało podpalone przez strażaka piromana i w tej chwili to jest ruina. Ruina jakoś tak kawałkami odbudowana, bo to jest monumentalny. To kolejna budowla. Jakaś literacka historia, strażak piroman. Tak, jeszcze nikt tego nie wykorzystał, ale myślę, że za chwilę to się stanie. No więc było takim integralną częścią tego mojego doświadczenia Sokołowska, to sanatorium, także przez to właśnie, że w Wałbrzychu było parę takich rodzin lekarskich, właśnie takich napływowych i tam się takie więzi bardzo przyjacielskie, myśmy razem jeździli na różne wakacje, no oczywiście razem na te narty, bo nasi rodzice się przyjaźnili. Tak. Więc dzieci mniej więcej z tego samego pokolenia, tam były różnice 4-5 lat, też właściwie spędzaliśmy razem czas. To był taki drugi wątek mojego życia, oprócz szkoły, bo szkoła to pierwsze liceum ówcześnie imienia generała Karola Świerczewskiego, to co innego. No ale miałam takie podwójne życie właśnie, z jednej strony szkoła, z drugiej strony te narty. I właściwie muszę powiedzieć, że poza tym zimowym Sokołowskiem, ale jak powiadam, no to było kilka miesięcy w roku, tak, to innego Sokołowska nie znałam, bo tam nie było powodu, żeby gdzieś spędzać czas poza nartami. Nie było knajp. Można było ze stołówki korzystać? Można było z tej stołówki skorzystać, ale umówmy się, nie było to atrakcyjne menu. No ale czasami można było tam właśnie na zaproszenie dyrektora Domina się po tych nartach posilić. I właściwie dopiero właśnie w latach 80., kiedy zaczęłam być osobą przyjezdną, moi rodzice nadal mieszkali w Wałbrzychu, ja tam jeździłam, czasem przywoziłam znajomych poznańskich, czasem przywoziłam narzeczonych albo później mężów, dwóch, nie naraz, po kolei. No i chciałam im pokazywać to, co najładniejsze, prawda, w okolicy. No jak już się wyczerpało Szczawno-Zdrój, a Szczawno-Zdrój to na przykład Panna Nikt Tomka Tryzny, prawda, tam część akcji się rozgrywa w Szczawnie-Zdroju. No więc jak widzisz, tych miejsc około wałbrzyskich, które weszły do literatury, jest bardzo dużo. Bo to jest bardzo atrakcyjny teren, prawda? Dolny Śląsk generalnie to jest bardzo ciekawy historycznie, turystycznie, geopolitycznie. Tak, no i jeszcze różne takie elementy, takie no typu urban legends, prawda? Które miejskie legendy, które tam
też się jakoś rodziły w tej dziwnej przestrzeni. Bo z jednej strony proszę pamiętać, że to są okolice kurortowe. Tak. Nie tylko Sokołowsko i Gruźlica, no ale Szczawno-Zdrój, Stary Zdrój, wiele... Fundusz w czasów pracowniczych wtedy w PRL-u, prawda? To znaczy tak. Sanatoria właśnie przejęte przez Fundusz w czasów pracowniczych i na Dolnym Śląsku chyba było to dość popularne, prawda? Owszem, ale to są wszystko miejscowości, których dzieje sięgają no nawet jeszcze XVIII, XIX, no na pewno XIX, a czasami nawet XVIII wieku. Dość powiedzieć, że na przykład w jednym kościółku takim położonym między Wałbrzychem a Białym Kamieniem spoczywa brat pani Walewskiej. O. Więc było takie podłoże, na którym sporo takich właśnie legend, także związanych z kopalniami. Ja już nie mówię o złotym pociągu, bo to też przecież pod Wałbrzyska historia. Jesteśmy przed wakacjami, w związku z tym no, złoty pociąg może się czasami pojawić przy okazji Sokołowska i Noblistki. Ale ja chciałbym zapytać, czy wtedy, kiedy jeździłaś do Sokołowska i zjeżdżała pani profesor na nartach, to czy wtedy była jakaś świadomość, że Sokołowsko było wzorcem dla Tomasza Manna i Czarodziejskiej Nie, Góry? Zero. No ale to były takie czasy, że to nam po prostu o takich rzeczach nie mówiono, o tym wszystkim, co było przed przejęciem tych okolic przez władze polskie, przez nową władzę. Wałbrzych jest cały po niemiecku. I prawie cały. Takie miejsce bardzo charakterystyczne też w centrum Wałbrzycha stoi taka wielka góra, to się nazywa dzisiaj Park Sobieskiego, a na szczycie tej góry jest takie schronisko. Wałbrzych jest jedynym miejscem, które w środku miasta ma górę ze schroniskiem. I to schronisko dzisiaj się nazywa Harcówka, a kiedyś było domem Hitlerjugend, o tym Joanna Bator pisze, chyba jeszcze w Piaskowej Górze, bo oczywiście oprócz Gorzko-Gorzko, oprócz Ciemno Prawie Noc, to jeszcze mamy Piaskową Górę Joanny Bator, od której to się... To jest blokowisko. No, to Piaskowa Góra jest blokowisko, tak, ale tak. Tam są również liczne epizody związane właśnie z Nowym Miastem, bo bohaterka Piaskowej Góry, narrator, no, nie pamiętam już, kto tam jest tą główną narratorką, ale w każdym razie Dominika, ona chodziła do tej szkoły, do której ja chodziłam, i Joanna Bator, czyli do elitarnego pierwszego liceum imienia generała Karola Waltera Świerczewskiego, dzisiaj Paderewskiego. No to ciekawe, no. Jeszcze koloryt jeszcze nadaje ten patron, prawda, dzisiaj zwłaszcza w kontekście Ukrainy. To o tak, jak myśmy go czcili. Akademię i tak dalej. Przypomnę niezainteresowanym, że Świerczewski walczył w Bieszczadach, prawda, i walczył z tak zwanymi bandami UPA, jak to się wtedy określało. Tak, a jeszcze wcześniej brał udział w wojnie domowej w Hiszpanii, no ale no to tak, nie rozmawiamy. Tak, oczywiście nie kłaniał się kulom. Ale nie rozmawiamy o generale Świerczewskim. Natomiast, no co, możemy wrócić. Więc tak, nie było żadnej świadomości. Natomiast było właśnie to kolosalne gmaszysko, które budziło ciekawość jakoś. Ale no nie dociekaliśmy, byliśmy zajęci zjeżdżaniem na nartach. No właśnie, jeśli mowa jest o Dolnym Śląsku, to ja sam zauważyłem, że na Dolnym Śląsku coraz częściej ludzie, którzy tam mieszkają,
mają inny zupełnie stosunek do pozostałości tak zwanych poniemieckich, prawda? Bo wcześniej no, część przesiedleńców przeniosła no, swoje lęki, ale także swoje resentymenty. No i ten jeszcze propaganda PRL-owska, antyniemiecka zrobiła swoje i wszystkie pozostałości poniemieckie były wrogie w jakimś sensie. W latach 90. zaczął się proces, który potem w 2000 i w górę, wydaje mi się, właśnie doprowadził do takiej sytuacji, że na przykład pozostałości jakichś nagrobków niemieckich są widziane jako rodzaj kolorytu lokalnego, szczególnego, związanego z tym miejscem, już niekoniecznie z takimi resentymentami i wręcz prawem zemsty na uogólnionym narodzie, wrogu i tak dalej, i tak dalej. Czy pani profesor by potwierdziła taki proces, czy też nie? W tamtych czasach, kiedy ja mieszkałam w Wałbrzychu, nie było żadnych resentymentów. Garstka Niemców, którzy pozostali, jakoś się wtopiła w tę społeczność. Moja pierwsza niania była Niemką, ale kiedy moja mama się zorientowała, że ona mówi do mnie po niemiecku, to ją zwolniła i zamieniła ją na Ślązaczkę, która później przez następne 50 lat pracowała u moich rodziców. A myśmy też w zasadzie jako dzieci w podstawówce, w liceum nie wiedzieliśmy, że żyjemy w przestrzeni poniemieckiej, chociaż tej poniemieckości było mnóstwo, tego nie sposób było nie zauważyć. Ale nikt nam nie powiedział niczego, co by nas, młodych ludzi, skłoniło do jakiegoś zastanowienia się nad tym. Dlaczego na przykład takie miejsce, częste miejsce takich wycieczek szkolnych, ale to było od naszej szkoły jakieś pół godziny spaceru, ale często tam chodziliśmy jakoś całą klasą, a to w jakieś dni wolne od nauki, a to z okazji jakichś no nie wiem, lekcji WF-u. Tak. Miejsce to się nazywa Mauzoleum. Jeszcze też nikt o nim nie napisał. Ale to jest taka duża polana, do której też trzeba dojść tak trochę przez las i pod górkę, na Nowym Mieście, gdzie stoi taka dziwna budowla, rodzaj świątyni, niezadaszona. Myśmy nie wiedzieli, co to jest to mauzoleum. Wiedzieliśmy, że to jest miejsce dziwne, że tam można się znakomicie bawić, że tam można się znakomicie umawiać na randki licealne. To jest mianowicie takie właśnie mauzoleum wzniesione już w czasie wojny przez hitlerowców dla upamiętnienia żołnierzy Wehrmachtu, którzy polegli. Tak. I tam jest taka ornamentyka, którą my znamy na przykład z filmów Leni Riefenstahl, tak. Symbolika nazistowska, tak? Nazistowska, tak, tak. Resztki tego tam są. No i myśmy tam w tych murach się bawili. Były z nami nasze nauczycielki. Nawiasem mówiąc, języka niemieckiego, którego się nie nauczyłam, w szkole uczyła mnie zacna pani Meisenhelder, właśnie jedna z takich autochtonek, które zostały. Przypomnę słuchaczom, słuchaczowi i słuchaczce, że pani profesor jest znaną badaczką między innymi obszaru języka angielskiego i tłumaczeń w jedną i drugą stronę. Tak, jakoś ten niemiecki mi nie wszedł, z angielskim było lepiej. Ze mną jest też podobnie. No w każdym razie, więc ja myślę, że
Bawiliście się, zarysowałam tak. Ci tę specyfikę klimatu, jaki panował w Wałbrzychu. No myślę tak, że... A może... Tak, tak. Możemy przejść do empuzjonu, bo ja już jestem po lekturze. A, no ja jestem w trakcie w związku z tym, ale oczywiście ciekaw jestem no, pierwszych wrażeń. Jeśli pani profesor zechce nas obdarzyć jakimiś wrażeniami z lektury empuzjonu, to będzie to z korzyścią, jak sądzę, dla wszystkich słuchających. Powiedziałabym, że książka ma plusy dodatnie i ujemne. Z mojej perspektywy oczywiście. Tak. Ja na nią strzelam, ale może dlatego, że takie wielkie oczekiwania miałam wobec niej, prawda? No pierwsza właśnie, książka po Noblu, tak, to jest... Tak, no nie, jeszcze... nie dlatego. Że nie. Sokołowsko. Ze względu na Sokołowsko. I ja właściwie Gerbersdorf, bo tam przecież nazwa Sokołowsko nie pada, pada natomiast nazwisko Sokołowski, tak. Czyli nazwisko lekarza, od którego nazwa Sokołowsko pochodzi, a który był asystentem doktora Bremera, założyciela tego sanatorium, kurhausu, jak to jest nazywane w książce Tokarczuk. No więc dlaczego mówię, że plusy dodatnie i plusy ujemne? Ja nie mogę zdradzać różnych sekretów tej książki, tak, prawda? Oczywiście. Bo przecież nie będziemy spoilerowali. Tak jest. Ale wiadomo, bo to głosiła Olga Tokarczuk, że to jest jakiś dialog z czarodziejską górą Mana. A czarodziejska góra Mana, no to między innymi powieść, którą kocham i którą do której co jakiś czas muszę wracać. No ale tam są te dysputy prowadzone przez mężczyzn, dysputy no i słynna debata między tak? Naftą i Settembrinim. No, Settembrinim. Zresztą w książce Olgi Tokarczuk niektóre postacie jakby nawiązują do tej pary antagonistów w gruncie rzeczy. Pojawia się tam też na przykład jeden z drugoplanowych bohaterów o imieniu Lukas, albo nazwisku Lukas, teraz już nie pamiętam. A z tego co pamiętam, tylko teraz jeśli coś przekręcę, to proszę o wybaczenie, ale postać Nafty jakoś do Georgi Lukacza nawiązywała chyba, prawda? Mhm. Czy coś pokręciłam? Szczerze mówiąc, nie znalazłem takiego porównania, ale oczywiście może tak być. Może tak być. Mogło mi się coś pokręcić. No, w każdym razie jest tam. Są nawet tak trochę. Nazwiska sygnalizują, że można tam znaleźć jakieś paralele i dla Nafty, i dla Settembriniego. Oprócz tego jest oczywiście cała masa różnych innych postaci z głównym bohaterem Mieczysławem Wojniczem. I tu chyba nie zaspoileruję, bo o tym była mowa, który dosyć szybko w książce się wyjaśnia, jest obojnakiem, jest hermafrodytą. Ma i penis, i macicę. Co oczywiście przydaje mu atrakcyjności. Tak, ale to nie jest potraktowane w jakiś sposób sensacyjny. Po prostu to bycie kobietą-mężczyzną, czy mężczyzną-kobietą tam jest potrzebne rzeczywiście w tej książce. Ale no, rzecz się dzieje w czasach zupełnie innych, prawda? Bo sięgamy tutaj do dosyć dalekiej... Nie PRL-u, tylko jeszcze grubo przed II wojną światową. Tak. I w związku z tym tam nie mamy Sokołowska, mamy Gerbersdorf cały czas.
I ta książka, więc tak, dlaczego powiedziałam, że plusy dodatnie i plusy ujemne. Te plusy ujemne to są właśnie te debaty. Ja rozumiem, że intencją autorki było trochę sparodiowanie to za dużo, ale pastiszowanie może też nie. No ale jakiś dialog intertekstualny właśnie z tą taką dyskursywną, bardzo dyskursywną częścią Czarodziejskiej Góry. Dla niektórych przegadaną, teraz, prawda? To znaczy, przegadaną. I w Empuzjonie to też jest przegadane. Przy czym głównym tematem tych debat to jest niższość kobiet. No ale to już abstrahujmy od tego. Natomiast mi się wydaje, że oprócz Manna tam jest jeszcze bardzo wyczuwalny dialog z prozą. Przepraszam, chyba umknęło nam z prozą? Z prozą Brunona Schulza. Brunona Schulza, okej. Okay. Brunona Schulza. A to ciekawe. Świat pokazywany w Empuzjonie jest niesamowicie sensualny. To, co tam jest mówione o czasie, no nawet sobie wypisałam cytaty, ale nie mam w tej chwili pod ręką książki. Niektóre zdania brzmią jak żywcem wzięte z Schulza. Poza tym... Ale to muszę powiedzieć, książka... jest zachęta raczej, bo dla wielu słuchaczy może być to niezwykle interesujące, bo Brunon Schulz jest chyba jednym z najbardziej poetyckich. No, przypomnę, że mówi się o Brunonie Schulzu jako o polskim Pruście. Tak. Doskonale i ta atmosfera jest tam bardzo wyczuwalna. Super. Moim zdaniem. I oczywiście w związku z tym ważną rolę odgrywa tam opis. Ten opis dla mnie był też ważny, bo on jest na tyle ścisły pod względem topograficznym w odniesieniu do tego Sokołowska, które ja znam, że poniekąd mogłam wędrować, no a oczywiście wiadomo, gruźlicy w sanatorium mają zalecone spacery. Spacery, tak jest. Więc oni tam bardzo dużo spacerują. I ja mogłam spacerować razem z nimi, widząc Gerbersdorf. Nie Sokołowsko, Gerbersdorf, którego nie znałam. To bardzo mnie urzekło w tej książce. Poza tym, tutaj też nie chciałabym zaspoilerować, ale skoro już powiedziałam o sensualności, no to oczywiście dominujący jest wzrok. My tam bardzo często podążamy za wzrokiem albo danej postaci, to jest ta nasza, prawda, słynna fokalizacja. Tam tak. Można całą rozprawę napisać o fokalizacji w Empuzjonie. Ale fokalizacja zmysłowa tylko jednego zmysłu wzroku przede wszystkim, nie, tak? Nie. I to jest... Smak, zapach. Ważną rolę odgrywa tam taka nalewka o nazwie Schwerm... No też nie, niemiecka nazwa. Schwermerej, to jest No właśnie, masz pod ręką? Schwermerej, ja pamiętam, że Schwermerej to jest, to są marzyciele w literaturze niemieckiej wokół Lutra, wokół luterskiej reformacji. Schwermerej. Ja do tego nie wiedziałam. Schwermerej to są marzyciele, czyli entuzjaści, inaczej mówiąc, czyli radykalna reformacja. To jest ciekawe. Widzisz, to więcej teraz rozumiem. Bo oni tam ciągle tę nalewkę popijają, to jest specjał lokalny i też chyba nie zepsuje lektury, bo to się dość wcześnie pojawia, tajemnica tej nalewki. Ona, no to Karczuk nie byłaby sobą, gdyby nie napisała o grzybach, prawda? No tak. A więc tam są sceny zbierania grzybów, te grzyby rosną w różnych dziwnych miejscach. Ale ta nalewka jest też robiona z grzybów. O. Takich specyficznych. Ja myślę, że tu chodzi o grzybki psychodeliczne, bo one nie przypominają żadnych takich grzybków, z którymi ja mam do czynienia. Mają tam cienkie pięki, są bardzo ładnie opisane.
No i ci panowie kuracjusze, oni tam są cały czas pod wpływem. No czyli, ale to jest i to jest jednoznaczne chyba uwspółcześnienie, prawda? Bo chyba o grzybkach psychodelicznych przed II wojną światową mało pisano, czy też... Chociaż nie wiem, szczerze mówiąc. Bo to... Czy uwspółcześnienie? Nie, no to wszystko jest uwspółcześnione, bo to pisze Olga Tokarczuk. No właśnie, tak. Natomiast robienie nalewki z grzybków, które wtedy jeszcze się nie nazywały grzybkami psychodelicznymi, tak. Ale wiadomo było, że mają jakieś dziwne właściwości, to całkiem prawdopodobne. Dzisiaj rolę grzybków psychodelicznych w Sokołowsku pełni tort bezowy. Miejscowość zasłynęła genialnym, naprawdę genialnym tortem bezowym. Ja tam byłam mniej więcej tydzień, byłam 2 dni przed premierą Empuzjonu w Sokołowsku. Tak. Nie w związku z Empuzjonem, to przypadkiem się tak złożyła. Byłam w Wałbrzychu, no musiałam oczywiście zajechać do Sokołowska. To była niedziela i tam był... No tłumy ludzi się tam przewalały, takiego zatłoczonego Sokołowska, to ja jeszcze nie pamiętam. Także jak zaczęłam czytać ten Empuzjon, to miałam to wszystko przed oczyma. Ale to jest niesamowite, że jeśli oni popijają to Schwermere i jeśli to ma związek z grzybami, to zdecydowanie entuzjazm, marzycielstwo i tak dalej, to wszystko się jakoś wiąże. Także może nie mamy do czynienia tutaj z Kamilem Sipowiczem i Korą z Manam, ale jednak te wątki wyraźnie wskazują na takie tak. Asocjacje. Niesamowite. Tak. Więc, żeby podsumować moją lekturę Empuzjonu, byłam naprawdę urzeczona i do tego będę wracać. Te wszystkie rozmowy będę opuszczać. Tak. Natomiast do tych opisów przy powtórnej i którejś tam z kolei lekturze, bo na pewno takowe będą, te opisy będę sobie naprawdę tak zdanie po zdaniu, słowo po słowie czytać, bo tak są zrobione, że można w tym sensualnym doświadczeniu uczestniczyć. No to jest bardzo dobra rekomendacja moim zdaniem. To jest o tyle ciekawe, że u Tomasza Manna ja przy okazji ostatniego albumu Abby jakby odnalazłem odniesienie do tych ich awatarów Abby u Tomasza Manna w Czarodziejskiej Górze. Tam jest gramofon jako taki nośnik jakby duszy, ale tam z kolei właśnie u Tomasza Manna jest bardzo duża abstrakcja, to znaczy tam jest głos jako coś bardzo zmysłowego, ale ten głos jakby jest odcieleśniony, prawda? To znaczy jest to obecność nieobecnego, czyli w jakimś sensie jest to taki seans spirytystyczny. I to jest o tyle ciekawe, że to, co pani profesor teraz wskazała, czyli ta zmysłowość tej Czarodziejskiej Góry Olgi Tokarczuk, no to jest coś, co by wyróżniało jej wersję od wersji zdecydowanie tej męskiej Tomasza Manna. No i dlatego właśnie wskazałam ten trop wiodący do Brunona Schulza, tak. Bo takie miałam skojarzenia. Tak. Ale jeszcze, zanim będziemy zmierzać do końca, tak, bo to tak, już tak, chyba tak, rzeczywiście, najwyższy. Tak. Ale, ja tak słucham pani profesor, bo pani profesor bardzo się dobrze słucha i ja mam nadzieję, że też słuchacze będą, ale oczywiście musimy kończyć, bo przecież życie musi się toczyć. Tak. Ale ja chciałam o jednej rzeczy powiedzieć. Pamiętajmy o podtytule Empuzjonu. To jest horror przyrodoleczniczy. Tak. Kapitalny podtytuł, prawda? Tak. Więc może na koniec jeszcze zachęcimy słuchaczki i słuchaczy tym, że mamy tam też grozę. Mamy niesamowitość. I poczucie humoru. Poczucie humoru... tego poczucia humoru tam tak strasznie dużo nie ma. Nie, tam jest...
tam jest dość poważnie. Aha. Ale nie tak poważnie jak na przykład w tej powieści, gdzie morduje się ludzi i jakby... I przerabia jak gorzko? Na przykład. I przerabia na wyroby wędliniarskie, tam gdzie Berta swojego tatusia... Rozumiem, że chodzi o gorzko, o Joanny Bator. Nie, niekoniecznie. U Tokarczuk chodzi mi o zabijanie i zwracanie uwagi, że to zwierzęta robią swoją zemstę. Aha. Prowadź swój pług przez kości umarłych. Nie, aczkolwiek trup się ściele dosyć gęsto. I niekoniecznie są to ofiary prątków kocha. No tak. Czyli gruźlicy. Czyli wątek kryminalny jest wyraźnie zarysowany, tym bardziej tak. Może to zachęcić niektórych słuchaczy. Także pani profesor, no bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo w imieniu wszystkich swoich słuchaczy, także studentów. Chyba nie tylko Uniwersytetu Łódzkiego, ale też za no, bardzo ciekawy i pouczający dialog, a właściwie no, jakby wspomnienie po części recenzje, bardzo bogate kwadranse z panią profesor. Wielkie dzięki i życzę oczywiście dobrego dnia i kolejnych powrotów do miejsca dzieciństwa. Oj, będzie tych powrotów jeszcze dużo, mam nadzieję. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczkom i słuchaczom, no i przede wszystkim profesorowi Płóciennikowi. Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj moją gościnią była profesor Ewa Kraskowska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wspominała trochę Sokołowsko, trochę Wałbrzych, ale także dała mini recenzję ostatniej powieści Olgi Tokarczuk. Wszystkiego najlepszego, do zobaczenia, do usłyszenia. Podpytałem jeszcze o Sokołowsko doktorantkę Uniwersytetu Łódzkiego, Angelikę Siniarską. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Jarek Płóciennik. Dzień dobry. Chciałbym najpierw przywitać naszych słuchaczy. W moim studiu wirtualnym, bo łączymy się przez sieć telefoniczną, Angelika Siniarska-Tuszyńska, która napisała doktorat nawet między innymi dotyczący Joanny Bator i jej pisarstwa. I z tego co wiem, nie tylko słynna noblistka Olga Tokarczuk napisała ostatnio w swojej ostatniej powieści o Sokołowsku, ale również pisała właśnie ta pisarka, o której pani napisała pracę, tak? Tak, zgadza się. Także mogę od razu przejść do opowiadania, bo jeśli chodzi o Bator i w sumie o Tokarczuk też, to mamy wiele wątków, więc na pewno mi to chwilkę zajmie. Tak. To słuchamy w takim razie. Jak to wygląda, jeśli idzie o Sokołowsko? Tak. Są dwie rzeczy, sprawy, które miały istotny wpływ na kształtowanie się tak zwanej sokołowskiej mody, o której ostatnio bardzo dużo się słyszy w mediach. Po pierwsze, była to zwyczajnie przyroda w tym rejonie rzeczywiście ujmująca i skąd inąd znana ze swych właściwości leczniczych, bo jak wiemy, niegdyś mieściło się tam słynne sanatorium dla gruźlików. Po drugie, są to historie, które z jednej strony funkcjonowały od lat w postaci na przykład legend krążących wokół tego miasta, albo nawet miejskiej wsi, jak niektórzy nazywają Sokołowsko, ze względu na taki zaciszny, spokojny klimat, nie pasujący do miejskiego
zgiełkowego obrazu. No i niedaleko jest Wałbrzych, który jest bardzo takim dużym miastem. Tak, więc to jest taka troszeczkę ucieczka od większego miasta, gdzie można sobie po prostu odpocząć, wyciszyć się, tak? Tak. Stąd właśnie ta opozycja. Wiemy, że tam mieściło się to sanatorium, do którego zjeżdżali się chorzy z całej Europy i właśnie też wokół tego sanatorium te legendy krążyły. A ludzie, jak wiadomo, uwielbiają rejony ze świadectwami minionych lat. Znamy moc storytellingu używanego w marketingu. Dobre opowieści po prostu na nas działają i właśnie przyciągają nas do pewnych miejsc. I do tych opowieści swoje cegiełki dorzucają artyści, którzy znaleźli inspirację w Sokołowsku jako miejscu, w którym po prostu czuć ducha przeszłości. Teraz na topie jest najnowsza powieść Olgi Tokarczuk, ale wcześniej było właśnie Gorzko Gorzko, Joanny Bator. W tej sadze rodzinnej Sokołowsko stało się miejscem istotnie łączącym właśnie przeszłość z teraźniejszością, ponieważ jak się okazuje, bohaterowie reprezentujący różne pokolenia, ale pochodzący z tej samej rodziny albo będący z tą rodziną w jakiś sposób spowinowaceni, trafiają tam w pewnych kluczowych okresach swojego życia. To w Sokołowsku krzyżują się, dosłownie krzyżują ich losy, ale też czas zatacza koło, ponieważ historie postaci dopełniają się w taki symboliczny sposób, o czym zaraz opowiem. Narracja zaczyna się od powieści 30-letniej Kaliny, która zakupiła 100-letni drewniany dom w Sokołowsku i co istotne, jest to miejsce, w którym bohaterka postanawia zostać. Stuletni drewniany dom w Sokołowsku. Okej, dobra, już teraz to widzę, tak? Tak. Możemy od razu powiedzieć, że architektura właśnie sokołowska jest znana z tego, że istnieje tam masa domków totalnie różnorodnych, ale właśnie takich w starym stylu. Czyli właśnie drewniane domy, trochę takie wiejskie chaty można powiedzieć, ale z klimatem. Tak? To, co teraz jest modne, jeśli chodzi o rustykalny styl. Tak możemy sobie to wyobrazić, to miejsce, do którego trafia Kalina. I do tej pory Kalina nie miała takiego miejsca, raczej go gdzieś poszukiwała, a skoro znalazła, no to wiemy, że musiało ją coś tam urzec i ona nawet podkreśla, że jest tam wszystko, czego w tym okresie życia jej potrzeba. Z opisów Kaliny wiemy, że jest to mała miejscowość, najmniejsza w jakiej była, zarastająca lasem, przez co łatwo ją przeoczyć. Ona nawet mówi, że to ta miejscowość przypomina taką bliznę małą właśnie, która gdzieś tam w kotlinie się kryje. Czyli w pewnym sensie koniec świata. Tak. Czyli właśnie takie zaciszne miejsce, oaza spokoju, w której właśnie można odpocząć od tego, co nas trapi, ten umysł wyciszyć, tak? Nad kotliną wisi mgła i ta mgła pojawia się też u Tokarczuk, bo już na samym początku empuzjonu, kiedy główny bohater dojeżdża do Sokołowska, mgła przysłania mu pełny obraz. Czyli obie autorki budują wokół Sokołowska oniryczną, tajemniczą, a później, jak się okazuje, nawet magiczną atmosferę. I gotycką trochę, nie? Tak, gotycką jak najbardziej, bo może bardziej u Tokarczuk jest ten wątek kryminalny poprowadzony, jeśli chodzi o empuzjon, ale u Bator jest jak najbardziej też ta magiczna atmosfera. I co warto zaznaczyć, w obu powieściach, zarówno u Tokarczuk, jak i u Bator, przyroda nie tylko stanowi tło dla prezentowanych zdarzeń, ale nawet napędza akcję, koresponduje z tym wszystkim, co się dzieje. Na przykład w Gorzko Gorzko anomalie zachodzące w przyrodzie zwiastują nadchodzącą wojnę.
Sokołowsko jest też dla autorek dość hermetyczne. Ale Kalina w Gorzko chodzi o wojnę jakąś konkretną, czy to jest po prostu coś niesprecyzowanego? Tak, o wojnę światową. Drugą wojnę światową. Tak. Okay. Także tam cały czas coś się dzieje, no i ta przyroda rzeczywiście no współdziała, tak? I nawet z bohaterami też. I Sokołowsko dla tych autorek jest hermetyczne, ponieważ Kalina mówi wprost, że dla przyjezdnych jest to miejsce bezlitosne, ponieważ albo przyjmuje ich, traktując po królewsku, albo wypluwa jak pestki. Czyli po prostu nie każdy może się tam odnaleźć w tym klimacie, tak, wśród tamtejszej lokalnej ludności. Tak. Kalinie akurat się udało. Wydaje się, że to miejsce jest jej przeznaczone. Dlatego też, że już kilka razy w swoim życiu zdarzało jej się tam bywać, tylko wtedy po prostu nie wiedziała, że to będzie miało dla niej takie znaczenie. Wcześniej dom, w którym ona zamieszkała, należał do takiego, powiedzmy, znachora wróżbity Bazyla Ochenduszki, do którego właśnie Kalina w młodości pojechała ze swoją ukochaną babcią Barbarą na seans spirytystyczny. Tak. Także to była już jedna sytuacja, w której ona fizycznie się w tym samym domu znalazła. Jeszcze jeden gotycki wątek, seans spirytystyczny. Tak, zgadza się. Notabene ona dzięki temu seansowi później odkrywa kolejne elementy tajemnic rodzinnych i dzięki temu między innymi może posklejać rodzinne genealogie. I właśnie ona tak trafia do Sokołowska, chcąc dowiedzieć się czegoś więcej o losach swojej matki, babki, w ogóle kobiet z jej rodziny, to właśnie trafia do Sokołowska, wynajmuje detektywa i on też tam pomaga jej się znaleźć. Przepraszam, że wejdę w słowo. Jest tak? Detektyw, ale jednocześnie jakby sama bohaterka prowadzi jakieś dochodzenie i tak jak pani tutaj stwierdziła, to są też głównie kobiety, tak? To znaczy to by się zgadzało jakby z Empuzjonem także. Tak. Kalina zauważa coś takiego jak dziury w kształcie mężczyzn w jej rodzinnej genealogii, co też ją intryguje, tak? Interesuje, dlaczego tak się działo, że ci mężczyźni byli w pewnym sensie nieobecni, tak? W ich życiu. Więc ona, tak jak już pan tutaj też podkreślił, z jednej strony korzysta z pomocy detektywa, z drugiej strony oczywiście bazuje na swoich wspomnieniach, gdzieś tam w swoich rozmowach z babcią, wszystkich tych zdarzeniach, które pamięta, ale wcześniej nie potrafiła ich do końca wyjaśnić. Zatem trafia wreszcie do tego Sokołowska, parkuje auto obok zrujnowanego sanatorium i rusza przez wymarłą osadę, to jest teraz cytat, zapierającą dech. Czyli ona mówi wprost, że ta sceneria robi na niej aż takie wrażenie. No i teraz przejdźmy do tych rodzinnych genealogii, które ona zgłębia, i odkrywając różne tajemnice. Okazuje się, że w stuletnim domu, gdzie zamieszkała w końcu Kalina, mieścił się niegdyś pensjonat Gluck. Czyli z niemieckiego, jakbyśmy przetłumaczyli, to szczęście, nie bez powodu. I w tymże pensjonacie jej prababka Berta Koch, która notabene zamordowała swojego ojca, rozczłonkowując jego ciało. Bo matka. Tak, to kolejny wątek gotycki. No ale zanim to zrobiła, to był też taki w jej historii wątek miłosny. Właśnie w tym pensjonacie spłodziła Barbarę, czyli babcię Kaliny, tak? Ze swoim ukochanym Bułgarem. I teraz tak, ona
Berta już wcześniej wędrowała do Sokołowska, bo tam dla gruźlików, jak i dla lekarzy smakoszy zanosiła swoje wyroby mięsne, z których spłynęła, ponieważ była córką wędliniarza Hansa Kocha. Ona te wyroby po prostu w sposób nietuzinkowy tworzyła, wszystkim one smakowały i tam właśnie dostarczała je. W koszu nieraz szła pieszo, właśnie też podziwiając przyrodę, a czasami ją ktoś podwoził, tak? Kogo spotkała na drodze, czy po prostu zabrała się z kimś z sąsiadów. I ona zauważała, że tam jest wyjątkowy mikroklimat, chłodny i rześki. To właśnie pamiętamy z tych opowieści dotyczących życia Berty. Więc tam spotkała się też na schadzkę, spłodziła Barbarę, dzięki temu w ogóle ta historia rodzinna mogła dalej się toczyć. Następnie już w życiu Barbary, Barbara nigdy nie poznała swojej matki, ponieważ Berta właśnie za tę straszną zbrodnię trafiła do więzienia, a Barbara do sierocińca. Tak. I z tego sierocińca, w tym sierocińcu adoptowali ją państwo Serce, Jakub i Maria. I kolejny wątek, który sprowadza bohaterów z tej rodziny do Sokołowska, to jest właśnie choroba Marii, czyli adopcyjnej matki Barbary, która zachorowała na gruźlicę, no i musiała jechać do sanatorium, gdzie okazuje się, że w końcu zmarła. Ale co jest istotne, w sanatorium Marię odwiedzali właśnie Jakub Serce i Barbara. Czyli w Gorzko jeszcze to sanatorium funkcjonuje. Tak, tak, tak. Za czasów jeszcze, no w zasadzie... Przedwojennych. Tak. Czyli kiedy Barbara była młoda. Tak, i tak. Kiedy Kalina trafia do Sokołowska, to już są to ruiny. Ruiny, no właśnie. Ale Barbara jeszcze miała okazję zobaczyć to miejsce funkcjonujące. I tam Jakub zakochał się po prostu w scenerii, która otaczała sanatorium, czyli w tej okolicy. Największe wrażenie na nim zrobiła piękna łąka z kwiatami i właśnie pensjonat Gluk, o którym zamarzył Jakub jako miejscu potencjalnego przyszłego zamieszkania. To marzenie oczywiście nigdy się nie spełniło, dlatego że Jakub w końcu zginął samobójczą śmiercią, ale później można takiego optymistycznego zakończenia doszukiwać się w tym, że właśnie to Kalina, dostając się tam, spełniła trochę marzenia tych przedstawicieli poprzednich pokoleń gdzieś tam ze swojej rodziny. Także to jest istotne, że to Sokołowsko cały czas gdzieś tam się przeplata. Jeszcze był jeden wątek, tak? W którym Kalina podróżowała do Sokołowska, ponieważ jej babcia niestety też powtórzyła losy swojej matki i też zamordowała, tylko tym razem nie swojego ojca, a konkubenta, który znęcał się nad nią, stosował przemoc. No i ona w zasadzie broniąc Kaliny wycelowała w niego nożem i rozczłonkowała też podobnie jak Berta ciało, zamknęła w rzekach. To też taki gotycki tak, motyw, troszeczkę straszny. Ale rozumiem, ale... Tak. Tak. Przepraszam, nie, już nie. Nie, chciałam tylko dodać, że jakby to też w pewnym sensie było przyczynkiem do właśnie podróży Kaliny do Sokołowska, dlatego że Barbara po tej zbrodni oczywiście też trafiła do więzienia. Kalina wtedy była mała, więc nie wiedziała, co się tak naprawdę z jej babcią dzieje. Tęskniła za nią, chciała ją odnaleźć. W związku z tym ze swoim kolegą z dzieciństwa, z młodości, postanowiła uciec z domu od swojej matki, żeby poszukać właśnie ukochanej babci Barbary. No i sobie tak wymyśliła, że ta babcia zapewne jest w sanatorium, bo gdzieś tam jej mama pewnie tak podpowiadała.
Więc wybrali się wraz z Konradem do Sokołowska. I to jest też ważna historia, dlatego że to była taka pierwsza podróż samodzielna Kaliny i jeszcze podróż z pierwszą miłością, tak, taką młodzieńcą. Więc bardzo mistyczna podróż, ona dociera na cmentarz, co prawda w Unisławiu, nie w Sokołowsku, ale tam też widzi grób swojej praprababki, jeszcze nie jest tego świadoma, spotyka przyjaciółkę swojej prababki znowuż, która później też będzie miała wpływ na wyjawienie tych wszystkich rodzinnych tajemnic, bo przekaże Kalinie pamiętnik, dzięki któremu też Kalina złoży dalsze części rodzinnej historii. Tak. Ale właśnie jest to ważne, że po prostu to było znów to miejsce, do którego ona zmierzała. I cały czas, no mówię, będąc nieświadomą, co się tam ciągnęło, tak? A na koniec okazuje się, że ona rzeczywiście tam trafia i tam zostaje. Jeszcze jako ciekawostka, że wiąże się wtedy z prawnukiem, bo też, żebym nie pomyliła, czy to prawnuk, czy wnuk, ale chyba prawnukiem przyjaciółki swojej prababki, czyli tej Berty. I oni tam osiadają, czyli to jest właśnie takie zatoczenie koła przez historię. Ale prawnukiem swojej prababki? Nie, to chyba niemożliwe. Nie. Przyjaciółki. Tej, którą spotkała. Tak, no to wiem, że to może brzmieć wszystko troszeczkę chaotycznie, dlatego że Bator ma tyle wątków, tak? Ona zawsze tyle wątków prowadzi w swoich powieściach, że tam no wszystko dzieje się w sposób skomplikowany i wielowymiarowy. Tak. Bardzo dziękujemy i jesteśmy bardzo wdzięczni za wyjaśnienie tych wszystkich złożonych wątków personalnych, ale jak rozumiem, tutaj Sokołowsko funkcjonuje jako rodzaj takiego siedliska, do którego się wraca, które służy poszukiwaniu korzeni, też nawiązywaniu kontaktu z przeszłością, duchami przeszłości w pewnym sensie. Czyli to nie jest taka, no, można powiedzieć, taki motyw obecny w Czarodziejskiej Górze Mana, w której mamy do czynienia z izolowaną społecznością. Izolowana społeczność w jakimś sensie no, skazana na siebie, prawda? To znaczy, główni bohaterowie muszą się ze sobą spotykać przez te kilka lat. Mhm. I z tego wynikają różne rzeczy. Tutaj rozumiem, to jest raczej takie trochę magiczne miejsce, do którego się wraca jako miejsca pochodzenia i jednocześnie miejsce spotkania z duchami przeszłości. Czy podobnie jest u Olgi Tokarczuk, czy to jest inaczej? Bo jest też Piaskowa Góra w przypadku tej pisarki. Ona napisała również Piaskową Górę, która w jakimś sensie swoim tytułem może się odwoływać do Czarodziejskiej Góry, prawda? Tak, i wtedy chodziło o osiedle w Wałbrzychu, tak? O blokowisko, tak. O tej właśnie nazwie, Piaskową Górę. Tak. I też powiem, że tutaj rzeczywiście sama odczułam moc takiej opowieści, bo podobnie jak inni wybrałam się do Wałbrzycha, żeby zobaczyć i tak, jak to mogło wyglądać. Oczywiście szlakiem Dominiki, bo tamta bohaterka miała na imię Dominika. Więc wiem, jak to działa i rozumiem, że ta moda na Sokołowsko teraz po Gorzko-Gorzko czy po Empuzjonie oczywiście może wzrastać. Także to też jest ciekawe, że po prostu ten Dolny Śląsk dzięki autorkom zyskał takie nowe turystyczne oblicze. No właśnie, to jest niezwykle ciekawe, no bo właśnie coraz więcej ludzi tam jeździ. Z tego, co prasa donosi, to cena działek w Sokołowsku, które jest małą miejscowością,
poszła niesamowicie w górę i tam bardzo trudno jest po prostu w tej bańce w tej chwili znaleźć jakąś właściwą ofertę. Ale to jest bardzo ciekawe, jak bardzo kultura może wpływać na ekonomię wprost, jak bardzo kultura może wpływać na materię. I to jest niezwykle ciekawy wątek, zwłaszcza jeśli pamiętać, że w jakimś sensie obie pisarki korzystają z tych wątków takich właśnie gotyckich, trochę takich związanych z grozą, prawda? Tak, zgadza się. Tylko jeszcze dodam, że o ile w Piaskowej Górze, w sensie ten Wałbrzych, tak, który ewentualnie może skusić do podróży, niekoniecznie może być miejscem, które zachęci człowieka do zostania. Do zostania, tak. A to koło... tak. Bo ja na przykład byłam troszeczkę przerażona, jak tam jednak pojechałam i w niektóre miejsca się udałam. To oczywiście fajnie sobie mogłam zobrazować niektóre elementy fabuły, ale niekoniecznie chciałabym tam zostać. A przy Sokołowsku jest o tyle inaczej, że to jest rzeczywiście klimatyczne miejsce. Tutaj warto podkreślić, że festiwale, które się tam odbywały w ostatnich czasach i gromadziły ludzi, przyczyniły się do tego, że oni fizycznie zobaczyli ten urok tego miejsca właśnie z taką wyjątkową przyrodą, i to mogło się tym wszystkim ludziom po prostu spodobać. A co to były za festiwale? To muzyka jakaś? Na pewno konteksty, tak, z tego co pamiętam, na przykład. Także wiem, że po prostu się odbywały. Tak. Rozumiem. I właśnie, tak, i takie środowisko artystyczne właśnie, no przez to, że te festiwale no mają taki charakter, to właśnie zbierali się tam ludzie zajmujący się szeroko rozumianą sztuką. Tak. I to też powoduje, że to miejsce trochę przypomina właśnie Zakopane, tak, w którym niegdyś gromadziła się taka śmietanka, no powiedzmy z Witkacym na czele, tak? Tak. Więc to też robi dodatkowy klimat, właśnie taki artystyczny, i to może wpływać też na hermetyczność danego miejsca, tak? Bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, u Tokarczuk bardziej jest ta hermetyczność podkreślona, bo tam rzeczywiście bohaterowie zjeżdżają się w konkretnym celu. No właśnie. No, w celu wyleczenia się, tak? I są izolowani w jakimś sensie. Nie? Tak, są izolowani i jakby przez to zostają zmuszeni w pewnym sensie oczywiście do rozmów. Tak. Prowadzonych, no tutaj już wiemy, znając Tokarczuk, na jakie tematy, tak? Czyli jest tu ten feministyczny wątek mocno podkreślony, albo raczej antyfeministyczny, jeśli chodzi o rozmowy bohaterów. Natomiast, no mówię, to inaczej trochę wygląda, bo u Bator też jest to hermetyczne miejsce, ale z innych względów. No właśnie, tak, ale... Tak, jeśli mogę się wtrącić i zapytać o jeszcze jedną rzecz, tak zmierzając do końca. Sprawa tematu i tytułu przede wszystkim. Empuzjon to jest oczywiście bardzo złożona etymologia. Rzecz dotyczy antyku, wywodzenie tego słowa jest znane. Nie chciałbym w to wchodzić. Natomiast skąd się wziął tytuł Bator gorzko-gorzko? O to było wyjaśnione właśnie w historii z dzieciństwa Kaliny, która bawiła się na działkach ze swoją babcią Barbarą. No i tam oczywiście na tych działkach było dużo os. Jak możemy to sobie z dziecięcych zabaw na dworzu wyobrazić, i po prostu to było to słynne wołanie gorzko, gorzko, tak, gorzko, gorzko, ul się pali, czy jakoś tak to. Gorzko, gorzko, wołaj gorzko, gorzko, to cię nie użrą. Gorzko, gorzko, krzyczała, nie przerywając wygibasów w halce pamiętającej wczesnego Gierka. Gorzko, gorzko. Jej piersi podskakiwały jak woreczki z piaskiem przytroczone do kościskiej
klatki żeber. Wołaj Gorzko, ponaglała Kalinę. Gorzko, Gorzko, powtórzyła za nią wnuczka, przyłączając się do szalonego tańca. Gorzko, Gorzko, błagały na dwie głosy Barbara i Kalina, zaklinając nie tylko osy, ale wszystkie złe moce, które chciałyby nas użreć teraz i w przyszłości, i na wieki wieków. Amen. Gorzko, Gorzko, tańczyłyśmy, oświetlone blaskiem słońca, które zapadało powoli za górnicze chałdy, wielkie, czerwone i obojętne. Gorzko, Gorzko, powtarzam, 30-letnia, gdy boję się strachem odziedziczonym po tej małej kobiecie, że stracę to, po co ośmieliłam się wyciągnąć ręce. Brzmi, już dawno nie wołałam, więc... ale coś tam z dziecięcych lat świta. Oczywiście to powiedzenie przyjmuje taki symboliczny wymiar, ponieważ to może być takie hasło, zaklęcie odstraszające ogólnie wszystkie złe moce, tak? Jeśli chcemy coś od siebie złego odpędzić, możemy zawołać gorzko, gorzko i uwierzyć, że to pomoże, tak? Więc stąd ten tytuł, kojarzony właśnie z dzieciństwem Kaliny, z tymi ważnymi dla niej momentami obcowania z ukochaną osobą, z przedstawicielką rodziny, tych korzeni po prostu. Czyli tak? żeby słuchacz, słuchaczka mieli jasność, gorzko, gorzko nie idzie o wołanie na weselach gorzko, gorzko, żeby nie zmusić młodych do pocałowania się, tylko raczej o zaklęcie odganiające, tak, odczarowujące jakiś zły urok. Tak, złe moce, jak złe najbardziej. Moce. Mhm. No tak. Dobrze, no tak? Jeszcze tylko powiem, że okładka tego najbardziej znanego wydania Gorzko, Gorzko jest pokryta taką grafiką w kwiatowy deseń. Tak. Są to po prostu kwiaty. Tak. I one po pierwsze kojarzą się właśnie z taką łąką zapylaną przez różnego rodzaju owady i właśnie tak, z tym ewentualnym gorzko, gorzko, które możemy rzucać z okazji tych zdarzeń, tak, tego zapylania, ale też mogą się te kwiaty kojarzyć właśnie z łąką, która oczarowała chociażby Jakuba serce, kiedy zobaczył pensjonat Gluck w Sokołowsku, tak? Mhm. Więc to jest też ważne, że te kwiaty gdzieś się za tym Sokołowskiem ciągną. Tam dużo osób w relacjach z podróży podkreśla, że te łąki są po prostu tam przepiękne. Czyli można powiedzieć, że ta łąka to jest rodzaj uroczyska. Tak, tak, czyli, jak najbardziej. Czyli Sokołowsko jest miejscem otoczonym uroczyskami. Dobra, dzięki wielkie w takim razie. Myślę, że sam raz wyczerpaliśmy temat, który zachęcamy oczywiście do lektury, a póki co bardzo dziękuję pani za udział. Polska fika dzisiaj na temat Sokołowska. Świetnie trafiłeś. Jesteś w podcaście Jarosława Płóciennika. Polska fika. Kto fika, ten znika. Polska fika. Polska fika. Polska fika. Cieszę się, że słuchasz mojego podcastu. Zapraszam cię na miłą pogawędkę przy kawie.